Okej, plik się utworzył, także się nagrywa. Także witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii SimRail, gdzie raz jeszcze przejdziemy sobie samouczek na N57. Wcześniejszy odcinek to była w zasadzie tylko taka pokazówka tego, jak właśnie prezentują się poszczególne malowania właśnie N57. Jaki wygląda sama jazda tym. Takie po prostu podstawy sterowania. Także tym razem przejdziemy sobie ten samouczek raz jeszcze, ale już tak... Raczej na serio, nie? Po prostu tak na szybciora, już sobie tą lokomotywę odpalimy i już później będziemy tylko jechać, nie? Będę raczej skupiony na samej jeździe niż tam pokazywaniu jakichś rzeczy czy coś. Chyba, że akurat będą jakieś fajne widoczki, to ten. Z tym, że pozwolę sobie wyłączyć cały interfejs i po prostu... Będziemy podziwiać sobie same widoczki, także dobra, wchodzimy do... Dziś poprowadzisz pociąg osobowy 40665 na odcinku Zawiercie - Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice. Do jego obsługi wykorzystasz elektryczny zespół trakcyjny EM57. Ten samouczek pokaże Ci, jak uruchomić i poprowadzić ten pojazd. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Załącz baterię w szafie elektrycznej. Pora na wejście do kabiny. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi. Załącz rozrząd w kabinie. Może właśnie rozrządu wcześniej nie włączyłem włącz i dlatego. Włącz radiotelefonu przełącznikiem na pulpicie. Włącz radiotelefon i ustaw żądany kanał. Podnieś pantograf. Poczekaj na pojawienie się napięcia. Może właśnie kabinę miałem wcześniej nieaktywną i dlatego. Włącz wyłącznik szybki. Włącz przetwornicę. Poczekaj nie, na ustabilizowanie się prądu ładowania. Włącz sprężarkę. Wyluzuj hamulec ręczny przy pomocy rękojeści po lewej stronie kabiny. Przestaw rękojeść zaworu maszynisty w pozycję jazdy pneumatycznej. No, czekajcie, próbuję to ogarnąć i... Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy manewrowej. Przejdź do drugiej kabiny. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy manewrowej. Przejdź do drugiej kabiny. I znowu na stronie. Jeszcze jakby... Tu już musimy sporo biec, a co jakbyśmy byli w tym, nie? W EN71. Tamto się kudę musieli nabiegać. Użyj przycisku na radiotelefonie, aby zgłosić gotowość dyżurnemu ruchu. Zawiercie do 40665, próba łączności. Zawiercie 40665 jest gotowy do drogi. Nie podaję samochodu. Aby ruszyć, przestaw nastawnik w pozycję przetoku. Jest ona wystarczająca do wolnej jazdy z prędkością manewrową. Zbijcz uwagę. No, tym razem już postanowiłem się skupić na samej jeździe, a nie na tej, na podziwianiu samej kabiny i tak dalej. Nie wiem, czy tu idzie tu jeszcze ten. Naprawdę jestem mega zaskoczony tym, że możemy do samego kibla w kiblu zajrzeć, także to akurat było dla mnie mega zaskoczeniem. Że do samej szafy tego niskiego napięcia czy tam WN nie możemy zajrzeć, ale... No już do kibla jak najbardziej, nie? Otwórz drzwi przełącznikiem. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Przejdź do drugiej kabiny. Wstań i powiedz, nie jestem sam. Dobra. I znowu biegniemy, słuchajcie. Do kabiny. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Ustaw przełącznikami oświetlenie do jazdy pociągowej. Przejdź do drugiej kabiny.
powinni nam na to zwrócić uwagę, żebyśmy zawsze tą kabinę na klucz zamykali, żeby tutaj nikt niepowołany się władował tutaj do... Coś tam majstrował przy tych urządzeniach. Ja przypuszczam, że bez tego klucza byłby w stanie gówno zrobić do... w sensie tego, nie? Do tego kierunkowego... nastawnika. Dobra, zobaczmy sobie jeszcze, jak tutaj na peronie prezentuje się sam kibelek. Kurde, naprawdę ładnie, te sprzęgi, to wszystko. Te podesty tutaj. Kurde, naprawdę ładnie. Jestem też przekonany co do tego, ale wydaje mi się, że chyba w maszynie niektóre jednostki nie miały też lusterek. Znaczy się z tej strony akurat nie ma, ale... Z strony maszynisty właśnie, nie? Jest tylko... Kurde, te wózki, to wszystko, nie no, to naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. Niech sam właśnie dworzec, nie? Zawiercił też. Czuć klimat, naprawdę. Ten dach też taki, kurde, zaśniedziały. Okej. Nie będę włączał interfejsu, bo... Mógłbym sobie co prawda ten rozkład jazdy zobaczyć, ale to jak dostanę polecenie po prostu od lektora, to... Wtedy. O co tutaj chodziło? Żeby nie ocierać się kolanem? W sensie, że takie te się zakładały? Nie wiem, czy to jest jakaś guma, czy jakiś taki kawałek skóry? Że tutaj nie napierdzielać kolanem po prostu o te metalowe coś? No ale wszystko bardzo ładnie, kurde, opisane, czytelnie. Czuwak SHP. Wszystkie tutaj tabliczki. No naprawdę bardzo ładnie. Dobra. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Wyluzuj hamulec elektropneumatyczny, przesuwając i trzymając rękojeść zaworu maszynisty maksymalnie do przodu. No się, zawsze też o tym zapominam. Ten zawór samoczynnie wraca w pozycję jazdy EP. Może się może nie zawsze, ale... Tutaj akurat dobrze, że o tym powiedzieli, że ten hamulec nie wraca na swoją pozycję, nie? Że on po prostu nam odbija, nie? No, czy znaczy się, że wraca na swoją pozycję po prostu w taki sposób. No i teraz ciśniemy 110 km do stacji łazy. No tak jak mówię, interfejsu nie będę włączał. Wolę taką imersję po prostu, że jestem sam na sam po prostu z tym pojazdem, nie? Poczujmy się trochę jak w maszynie. Na pewno da się też odpalić jakoś same wycieraczki, ale... Może się one z automatu uruchomiały? Teraz nie pamiętam, jaka tutaj ten... Wiem, że kiedyś na jakiejś deszczowej scenerii, jak jechałem, to normalnie te wycieraczki działały. Że nie wiem, OBS na razie nie pokazuje mi tutaj, żeby były jakieś lagi, nie spadają mi ten średni czas renderowania klatki, ani nic takiego. Wydaje się, że wszystko działa w porządku. Znaczy nic takiego się tutaj, kurczę, nie dzieje.
On nie zdziwi się, jak i po tym nagraniu znowu się te audio będzie z dźwiękiem rozjeżdżało, także... Wybaczcie, ale no to już jest niezależne ode mnie. Nie wiem, czy da się temu jakoś zaradzić, no ale... Zazwyczaj w większości nowszych gierek tak po prostu mam. OBS gdzieś może się po prostu zacinać i że też te audio z dźwiękiem się po prostu rozjeżdża. Dobra, trzymajmy się tej prędkości 100 na godzinę, żeby zacznie przekroczyć za fest. Jeszcze zobaczymy, jak pójdzie mi z samym hamowaniem. No tutaj zawsze walizki leciały, jak tak gwałtownie zahamuję. Jest to, też jest to, że jak się przejeżdża przez jakieś tam rozjazdy czy coś, to właśnie słychać ten stukot z tych kół, nie? Jak jest tor prosty, to fajnie gładziutko po tych szynach jedzie, a właśnie się ten stukot zaczyna jak ten, nie? Podczas jakichś takich rozjazdów czy coś. To jest akurat bardzo fajne. No ale muszę powiedzieć, że co jak co. Nawet na tej normalnej grafice ten symulator naprawdę nie wygląda źle. Znaczy się pewnie wiadomo, że jak podejdziemy sobie blisko do jakichś obiektów, to będzie wyglądało... raczej średnio, no ale... ogólnie... na pierwszy rzut oka wszystko wygląda naprawdę bardzo ładnie. Przestaw na stawie jazdy w pozycji 0. Powoduje to wyłączenie napędu. Mój ziomek. Jedziemy dalej. Sprężareczka robi tyku. Do 50, nie? Można. Pomału dojeżdżamy do stacji Łazy. Wraca w pozycję jazdy EP. Zmniejsz siłę hamowania EP. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. No, chyba jakiś syf na szybie się pojawia. Takie... Wcześniej wydaje mi się, że takich kropeczek nie było. Nie użyć tej wycieraczki albo? Albo coś? Dobra.
Zamknij drzwi przełącznikiem. Aby ruszyć, przestaw na stawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Możesz się już zatrzymać. Przestaw na stawnik jazdy w pozycję 0. Ej, przecież się już zatrzymałem. Próbuję to wyłączenie napędu. Zwiększ siłę hamowania EB. Przestaw na stawnik jazdy w pozycję 0. No jak mi dałem punkt zatrzymania, że się zatrzymałem, no bez jaj. Czy wróci mnie zatem do tego? Czy już po ptokach? A są spryskiwacze. Czy da się same tutaj? No ja, no da się też. Oczywiście, że się da. Wycieraczki też odpalić. Właśnie tu jest jakaś kropeczka. Widać, że jest na tej szybie jakiś taki syf, ale... Zbij czuwaj. Widzicie, faktycznie. Tu jest jeszcze taki jakiś coś. Spróbujmy to spryskiwać i... O, proszę. I szyba już nie jest posyfiona. Ciekawe, naprawdę, że jest taka mechanika w tej, nie? W symulatorze. A jak to teraz wyłączyć? Czekajcie. O, dobra. Wycieraczka wraca na swoją pozycję, a my, dobra, skupmy się na jeździe. Czyli tak, no szyba może nam się po prostu uwalić też. To jest akurat mega spoko. Zbij czuwaj. Dajmy mu tam więcej sztromu. Była prędkość rozchodowa tam była, nie wiem, 110. Dobra, jak coś pod F4, to mam ten prędkościomierz, to spoko. Nie pamiętam, jak właśnie, kurczę, się używało tego. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. No to sprężarzyszko fajnie chodzi. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Ależ to kurde pięknie wygląda. Pamiętaj, zamknąć je za sobą. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Aby ruszyć, przestaw na stawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Możesz się już zatrzymać.
Czekajcie, bo zaś pominę punkt kontrolny. Otwórz drzwi przełącznik. Już się zatrzymałem, ej. O nie no, kurde, pięknie to wygląda. Aż chciałoby się kiedyś pojechać tym takim klasycznym kiblem. 4665 odjazd. Właśnie, teraz mi dopiero ten daje znać, że jest... Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je ze sobą. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zmniejsz siłę hamowania EP. Aby ruszyć, przestaw na sternik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Czyli trzeba się zatrzymać w odpowiednim miejscu, a nie tak... Bij czuwak. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza... O, aż to pięknie wygląda. ...kierownika pociągu. OMG. Zamknąć je ze sobą. Ja normalnie tą grafiką i wykonaniem tego modelu, no, jestem zachwycony po prostu. Świetna robota, naprawdę. Od samego początku widziałem w tym symulatorze ogromny potencjał i... Teraz widzę postępy, naprawdę. Tylko, że pewnie, no mówię, to będzie miało spore wymagania, bo skoro mój komputer nie jest za bardzo sobie w stanie z tym tytułem poradzić w 4K, no to... To będzie miało pewnie dosyć srogie wymagania. Żeby to odpalić w 4K na ultragrafie. Zbij czuwa. Otwórz drzwi przełącznik. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć... Jeszcze zabawuję pojazd i on sam jedzie, nie? To też błąd. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Czekajcie, a zróbmy jeszcze taki motyw. Drzwi, podaj sygnał odjazdu. Zobaczmy, czy aby ktoś nie korzysta ze stracza podczas postoju. Pora na wejście do kabiny. Użyj tego klawisza lub naciśnij. Czekajcie, gdzie w kiblu jest kibel teraz? To jest to. Bo po drugiej stronie chyba, nie? Kurde, nigdy nie pamiętam. Tutaj jest WZ. Nie, dobra. Nikt nie korzysta ze stracza podczas postoju, dobrze jest. Maszynista musi się szybko oddać. Ale strasznie tutaj śmierdzi. Otwórzmy może tutaj okno. daję szaletem. Wracamy do kabiny.
Aby usiąść na fotelu maszynisty, naciśnij na niego. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Zmniejsz siłę hamowania EP. Właśnie, teraz dopiero odhamować. A ja zawsze już odhamowuję, żeby od razu później móc tylko jechać. Przestaw na wybraną pozycję jazdy. Pojazd a później sam się toczy ten kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Zbij czuwak. Oj, liguś, tyle lat, kurde, grasz w symulatory i nie wiesz takich rzeczy. No kiepski byłbyś ze mnie maszynista. Coś tam jednak ogarniam, ale... Ale rzeczywiście maszynistą byłbym pewnie fatalnym. Takie podstawowe błędy popełniać. Ale przynajmniej wiem, co do czego służy, nie? Także to już jest jakiś plus. Chociaż w niektórych pojazdach jeszcze się tracę. Właśnie, a tutaj możemy sobie w kabinie otworzyć też okna? No proszę. Elegancko. A drugie? No też. No, to otworzymy sobie od strony maszynisty może. Chociaż tak, o. Żeby w rzeczywistości te okna otwierały się tak gładko jak tutaj. Tam to było takie... Nie idzie otworzyć. No, wiem, że ciężko się otwierało te okna w N57. Trzeba się było trochę nasiłować. Albo z tymi drzwiami między tymi. Także tutaj nie zachowali tej realistyczności przy otwieraniu tych okien. Otwierają się zdecydowanie za łatwo. Kurde, ale te cienie tutaj też jak wpadają, to te... Ładnie tam kody wygląda. Otwórz drzwi przełącznikiem. No, dzisiaj to kurde naprawdę wiele fotek porobię. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. Zamknij drzwi przełącznikiem. Zmniejsz siłę hamowania EP. Aby ruszyć, przestaw nastawnik wybraną pozycję jazdy. Pojazd samoczynnie będzie przechodzić przez kolejne pozycje rozruchu oporowego i bocznikowania. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Ile już nagrywam ten odcinek, pokazuje mi, że rzekomo 16 minut. Ale właśnie nie lecą mi te sekundy. 16, 11, tak przeskakuje te dziwnie. Albo może OBS miał ostatnio jakiegoś patcha? No i niby pokazuje mi, że nagrywam 16 minut i 11 sekund. I tak stoi po prostu ten licznik nagrywania. Tak więc nie wiem ile faktycznie nagrałem, nie? 16, 14 teraz mi pokazują.
Także no coś tutaj ten OBS kurde nieprawdę mówi. Ja chyba sobie będę musiał po prostu na telefonie ustawiać minutnik. I z każdym po prostu odcinkiem ustawiać ten minutnik na pół godziny. Ale wiecie co, myślę, że jeżeli przekroczę troszeczkę tam czas nagrywania, to nie będzie to dla was jakiś większy problem. Mało kiedy wstawiam coś właśnie z takich kolejowych tematów na YouTube'a, więc im dłuższy odcinek będziecie mieli, tym bardziej będziecie mieli co oglądać, nie? Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Trzeba porobić parę ładnych fotek na miniaturki na YouTube, nie? Myślałem, że tam będzie zmiana radio, ale nie. Może wiecie co? Zrobimy faktycznie tak, że dojedziemy do tej kolejnej stacji, która zaraz tutaj będzie. Ja zakończę nagrywanie i później już będę sobie uruchamiał minutnik, bo rzeczywiście ten OBS coś mi tutaj kurde... Nie, no niby nagrywam 17 minut. Przeszło. Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Za bardzo. Pora na wejście do środka. Użyj do tego klawisza lub naciśnij na drzwi kierownika pociągu. Pamiętaj, żeby zamknąć je za sobą. Zbij czuwa. Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice. O, też ładny dworzec. A, zmniejsz siłę, ale możesz się zatrzymać. Dobrze. Otwórz drzwi przełącznikiem. Przed zamknięciem drzwi podaj sygnał odjazdu. O, dobra, to super. Ukończyłeś scenariusz, dobra, zawiercie. Łączny czas 31 minut. Zdobyte doświadczenie, przejechana odległość 18 km. No i ogólnie no spóźnienia tutaj plus 2 minuty, dobra. Wykres podsumowanie, zobaczmy sobie jeszcze. 6, 5, 6, 5. No tu, żebym się rzekomo nie zatrzymał, nie? No ograniczenie, dobra, menu główne. Okej, słuchajcie, także myślę, że w kolejnym odcinku też pojedziemy sobie kibelkiem, ale już na innej scenerii. Także to był po prostu tylko sam samouczek. A myślę, że słuchajcie, w trybie maszynisty pojedziemy sobie traskę. Może zobaczmy, czekajcie, Katowice-Warszawa. Muszę wiedzieć, co takiego. A, jeżeli nawet ukończyliśmy już jakiś samouczek, to mam już odhaczone takim ptaszkiem, że ten. Wcześniej właśnie tego nie było. EU 07 i to właśnie żeśmy już w... Jeszcze jak było ta, nie wiem, Closet? Beta? No, czy ten wiecie, nie? Jakieś tam alfa, czy tam beta po prostu, która była dostępna do pobrania na Steamie, no to te samouczki żeśmy ukończyli, ale dzisiaj właśnie ukończyłem samouczek na N57. Kiedyś będę jeszcze musiał nagrać coś na pewno właśnie z ED250. Z Pendolino. Jeszcze nie prowadziłem go nawet, szczerze wam się przyznam. Ale mamy tutaj na przykład tak, Katowice zawiercie N71 albo zawiercie... O! Jest! W klasycznych malowaniach. Zawiercie Katowice N57. No to słuchajcie, w kolejnym odcinku jedziemy tą trasę. Nie ma bata. Tym kiblem przejadę się z czystą przyjemnością. Także, jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapę do góry, suba, dzwonka, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki znajdziecie oczywiście pod spodem w opisie. I widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie zrobimy sobie właśnie tą traskę zawiercie Katowice. Na N57, właśnie w tych klasycznych malowaniach. Także,
Dzięki za oglądanie i do zobaczenia i do usłyszenia.